Cześć widzowie, to ja, Jakub z kanału My Jesteśmy Nice. A dzisiaj nagrywam dla was luźne Bedwarsy. To już chyba trzeci albo czwarty odcinek z luźnych Bedwarsów. Na pewno wiem, że wleci on dzisiaj, czyli w piątek o godzinie 18:15. Bardzo was przepraszam, że nie ma dzisiaj vloga, ale po prostu nie miałem czego wam nagrać, a nie chcę was zanudzać jakimiś nudnymi vlogami, na przykład co robiłem w tym tygodniu. Więc uważam, że lepiej nagrać luźne Bedwarsy. Zostawcie łapkę w górę, jeśli będzie wam się podobać. Zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, żebyście byli na bieżąco z nowymi filmami. I pamiętajcie o filmach w piątek o godzinie 18:15 i w niedzielę też o godzinie 18:15. A teraz przechodzimy już do gry. Będzie pewnie zaczynać za 5 sekund. Właśnie macie tutaj już napisane, dobra. Ja już na tą perspektywę się zmieniam. W ogóle powiedzcie mi, na jakim gracie launcherze, czy na jakimś na przykład non-premium, Crystal Launcher, T-Launcher, nie wiem jakie jeszcze są launchery non-premium, bo mam premkę. Czy gracie na nie na Optifine, ale na Federze, Badlionie, Lunarze, no nie wiem, napiszcie na czym gracie, no albo, że chyba gracie na Wurście, czyli na cheatach, no to też możecie napisać. Jakaś cicha Olacia, niby ma Jabet napisała, więc zobaczymy. Ja bym poszedł na diamenty, tutaj są takie jedne właśnie tylko diamenty, więc to jest trochę, ta mapa jest taka średnia trochę, bo powinny być, uważam, że powinny być tak jakby, tak jak jest na każdej normalnej mapie, że po dwie pary diamentów tak jakby są na jedną drużynę. Ja bym poszedł albo na środek, no bo tutaj już są żółci. Ja nie lubię budować się na środek ani takie rzeczy. Ja lubię tylko na diamenty. Ale mogę iść w sumie na środek. Ej, ciekawy jestem, no jest. O nie, żółty jest za mną. No nie. No trudno, spadłem. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybować tego kanału, jeśli wam się oczywiście podoba, bo nie będę wam zmuszał, nie będę was zmuszał do na przykład zasubskrybowania lub dania łapki w górę, bo łapka w górę to znaczy no like, czyli że coś się podoba, tak? No więc nie zmuszam was, ale jeśli wam się podoba albo chociaż trochę was coś zaciekawiło, to proszę dajcie tą łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. A dla was to nic nie kosztuje i tak samo zasubskrybujcie kanał, bo nic też to was nie kosztuje. Jeśli napiszecie na przykład w komentarzu coś, co byście chcieli zobaczyć na naszym kanale, to my na pewno to spełnimy i no... Może nie tak, może nie z innych gier, bo wolę Minecrafta, ale możemy coś wykombinować, jakieś challenge albo coś z widzami, eventy jakieś, no nie wiem, na pewno możemy coś takiego zrobić. Zginąłem już kilka razy, teraz idę nadal na... Nie kupuję wełny, bo uważam, że niepotrzebna mi jest wełna. Chociaż zgaduję, że też połowa osób może nie mieć wełny. Znaczy, by nam się przydały diamenty. A na diamentach czai się żółty. A już tutaj zabrał nasz kolega albo koleżanka, nie wiem kto to jest, ale zabrał nam już diamenty. No więc. O, dobra, spadł. Ja też spadłem. Ojeju, tam jest. Widzieliście, nie wiem czy widzieliście, ale tam też żółty przyszedł. Ale na szczęście odparliśmy jego atak. Co prawda nie ja, ale z mojej drużyny ktoś na pewno.
Ojeju, Triksia. Dobra, Triksia została pokonana. Idziemy na środek. Idziemy na środek, tak? To jest moja misja. Idziemy na środek. Bardzo duża misja, bardzo duża misja. Mam jedno zabójstwo, a więc to jest bardzo mało. Staram się do was cały czas mówić, ale nie mam co do was mówić, bo nie piszecie komentarzy. Jakby jeśli ja od następnego odcinka postaram się, albo nawet w tym odcinku postaram się pozdrowić wszystkich, co napisali jakiś miły komentarz. Czy to pod shortem, czy to pod shortem, czy to pod filmem. Na pytanka nie widziałem pytanek jeszcze pod filmami, a mam nadzieję, że już je znajdę pod filmami, bo pod shortami jeszcze są tam jakieś, ale chodzi mi bardziej o filmy. Ja próbuję się tutaj zabić ją, no ale nie zabiłem i ma 6 HP, czyli 3 serduszka, bo to tak działa, że ma się 20 HP, ale 20 HP to 10 serduszek, tak? No. Ktoś już kupił Sharpnessa. Postaram się zaraz zabić tą Trixię, czy jak... Ale Wojtas idzie tutaj, a nie, idzie do góry. Prawie bym spadł. O nie, Trixia. Dobra. O, diamencik darmowy. Dostaliśmy diamencika darmowego. Jeśli chcecie ze mną zagrać w Bedwarsy, to wbijajcie koniecznie też na Discorda. Lub w coś innego, na przykład na event, to wbijajcie na Discorda. Na Discordzie będzie niedługo taka zakładka sugestie lub propozycje, czy coś takiego. Nie wiem, jak to jeszcze będzie wyglądało. Będę to planował na pewno. Już jest panel dodawania tiketów. Chociaż w sumie on trochę nie działa, bo to jest przez naszego bota, którego ja robię. Więc postaram się tikety włączyć takie zwykłe, a po prostu naszego bota dać do jakiejś informacji. Będą też, postaram się też zrobić powiadomienie na naszym serwerze Discord a propos odcinków i takich różnych rzeczy. Na pewno musicie sobie zapamiętać, że raczej co tydzień filmy są, no właśnie filmy są w tych dniach, czyli w dniu w piątek są na pewno filmy. Filmy są też w niedzielę i o równych godzinach, czyli o godzinie 18:15. Jeśli oglądacie, to raczej wiecie. Aha. No to subcio, ja nie mam wełny, bo zginąłem i teraz on lub ona się dobuduje do nas. No nie, dobra, muszę wykorzystać, ej, weź zejdź ty, Paweł. No nie, o nie, 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 zgaduję, że zaraz ktoś przyjdzie jeszcze. Albo od drugiej strony przyjdzie. Nie, no tam do góry jest. Jakaś Trixia. Możliwe, że zaraz jakiś żółty przyjdzie. Po prostu stamtąd oni poszli tam. Czy oni załatwili tą Trixię? Ona jest chyba z drugiej strony. Ja pójdę zobaczyć, ktoś jest na bazie. Nie, jest u góry. Jest u góry na bazie. Tutaj jest, to znaczy się tutaj. Dobra, ona się zabudowała. Będzie uciekać teraz do góry. Nie, dobra, idzie z drugiej strony, więc ja idę na drugą stronę. Mam nadzieję, że się nie buduje, a nie... Dobra, zabijemy Trixia, nie wiem, jak się wymawia. Oczywiście pozdrawiam wszystkich, którzy tu są, czyli Wojtasa00, Humirka, Trixie, Bekrawcu. Zaraz przeczytam jeszcze jedno, tylko muszę sobie kupić. Bekrawcu, Humirka, też na pewno pozdrawiam. Chyba już pozdrawiam, ale... Nie zaszkodzi pozdrowić jeszcze raz. Pozdrawiam Sumi Szczupaka, Cichą Ole, Paweł Katodrima, Kubus2.pl,
Pozdrawiam jeszcze Kubek UW, Michu Grom. Pozdrawiam jeszcze Macia Samalinki, X, Naksa i Wdela w Q1. No, a więc pozdrawiam tych wszystkich. Jeśli kogoś nie przeczytałem, to bardzo przepraszam, ale wszystkich pozdrawiam, bo naprawdę tak fajnie się z wami gra, że tak fajnie mnie zabijacie, że po prostu no super. O, Sumisz Czupak odszedł. Mam nadzieję, że wróci. Bo jak nie wróci, to mamy jeden. A czy w ogóle jest jakaś drużyna w trójkę? Tak, niebiescy są w trójkę, no ale trudno. A, oni do góry. O, nie! O, nie, 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 nie. Wojtas 0-0. Do widzenia! Sayonara! Dobra, Trixia spadła, Trixia. O, wow, o, wow. Zabiję Trixię, czy jak to się wymawia. Nie wiem, jak się wymawia, ale wiem, że Humirek będzie nam niszczył łóżko. OP, więc OP. OP, OP player, OP, OP player, OP. Dobra, ej, mam odkleję. Ej, mam taką odklejkę. Nie będzie tego na filmie, na pewno. To się wytnie w montażu. Biedny Kubek UW Gaming. Ej, ile w ogóle ta runda już trwa? Zaraz sprawdzę sobie. Aha, Wojtas, Pawełek, idź na ten, idź do bazy. Ja pokonam Trixię! Czy tam, jak to się wymawia? O nie, dobra, sprawdzę sobie tylko, ile trwa już odcineczek. Okej, sprawdziłem. Długo już gramy tą rundę i długo wytrzymaliśmy, a co on robi? Nie wiem w ogóle, przeszedł koło mnie. Ja przeszedłem koło niego, a w ogóle go nie zaatakowałem, więc nie wiem, co jest. Czy ja mam w ogóle w tej rundzie zbroję? Nie mam zbroi. Kurczę, muszę sobie zaraz kupić zbroję. Ktoś jest u góry. Trixia jest u góry. Trixia jest u góry. Pozdrawiam serdecznie żółtych, którzy atakowali naszą bazę. Cały czas. Czyli Trixie, Humirka, Wojtasa i w ogóle. Ale nie atakuj mnie! Nie atakuj mnie! Please, nie! O nie! Czemu my wszyscy jesteśmy takimi debilami, że nie umiemy zabić takich prostych graczy? A ja wpadłem do łóżka. No to mam problem. Czy ktoś mnie uratuje z tej dziury? A. Dobra. O, zabuduję. A, Wojtas, nie bij ich. Please, Wojtas. My nic ci nie zrobiliśmy, a ty nas tak bijesz. Wiesz co, Wojtas? Wszyscy mają łóżka, aż to niemożliwe jest. No niemożliwe. Czerwonym w ogóle zniszczyli ten B-krawcu. Ogólnie on tak mało się angażuje w bicie nas. Właśnie on zniszczył łóżko czerwonym. Już tam jednego czerwonego nie ma, ale za, jak widzicie, może za 3 minuty będzie autodestrukcja, więc to jest takie trochę średnie. No ale zaraz sobie zbierzemy te diamenty. Gdzie są te dwa diamenty, które ja tam sobie rzuciłem? Nie wiem, kto się zabrał, ale muszę wracać do bazy, bo idzie i muszę wracać do bazy. Szybko muszę kupić, zakupić ulepszenie, a powolne kopanie. No nie, i już tutaj dzieje się, Trixia nas wali, ale cicha Olcia odpiera ten atak. Lubię komentować, nie pytajcie, tak?
lubię komentować sprawy ogólne. Dobra, ej, czemu niebiescy się biją z tak losowo z żółtymi? To znaczy żółty bije niebieskich. Czy to oznacza, że żółci sobie odpuścili nas? Nie wiem, ale na pewno wiem, że my nie odpuścimy sobie żółtych. Parkurowiec normalnie. Ej, a chcielibyście parkury? Piszcie w komentarzach. Czy chcielibyście w sumie parkury? On jest trochę za mocny na mnie. Czy chcielibyście parkury? Piszcie to w komentarzach, bo ja po prostu, to jest taki ważny temat dla mnie. Ja bym pozostał trochę w bazie, trochę się wykoksił. W sumie zaraz będę miał na zbrojkę, na fireballa i w ogóle wszystkie rzeczy, które są potrzebne. Slay. Dobra, jeszcze jeden i drugiego fireballa, ale jeszcze chwilę zaczekam do destrukcji łóżek, bo wtedy może uda mi się pokonać fireballami. Nie to, co że mi się uda ich pokonać wszystkich, ale jest na pewno większa szansa. O nie, Humirek idzie, a Humirek ma diamentową zbroję, więc już w sumie to łóżko dla nas nie jest takie ważne, ale ważne jest to, żebyśmy nie zginęli, a on pewnie uruchomi swój atak za 30 sekund, czyli wtedy, kiedy będziemy mieli zniszczone łóżka. No nie. O nie, o nie, golema przez przypadek zabiłem. Ej, sorka golem. Sorka, wiem, że nic to nie da, ale ja naprawdę nie chciałem, ja widziałem, że ktoś tam się ruszał i po prostu tak mi, wiecie. No nie, nie dam rady. No i przegrałem. Dobra, obserwujmy sobie jeszcze sytuację, która panuje tutaj. Poczekajcie, ja wejdę tylko... O, dobra, ja wyjdę w perspektywę. Dobra, F1, czy wszyscy zostali zabici z naszej drużyny? No jeszcze mamy Olci, który jest tutaj i zobaczymy, czy Olacia, no nie poradzi ja sobie. Dobra, obejdźmy jeszcze tą rundę, zobaczmy, kto wygra. Czy wygrają żółci, czyli Humire w składzie? Humirek, Trixia, Wojta, 00 i Bekrawcu, czy czerwoni Macias Q, 420 W i W, VDLAFKU. No tutaj już widzimy, że Trixia i Bekrawcu atakują czerwonych. Czerwoni mają jakąś super bazę mega, ale ten VDLAFKU nie ma zbroi, więc... No raczej to nie wygra, zobaczymy, czy może Macias pokona. No nie pokona raczej. No i wygrali żółci, oficjalne zakończenie, wygrali żółci, na drugim miejscu czerwoni, a na trzecim miejscu zieloni, czyli my, i na ostatnim miejscu. Liczy się, że nie ostatnie, na ostatnim miejscu byli niebiescy. Ja już wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeśli dotrwaliście do końca, to napiszcie żółci, hashtag żółci, czy coś takiego, że wygrali żółci. Piszcie pytanka, wchodźcie na Discorda, zadawajcie sugestie, jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, jeśli chcecie więcej takiego kontentu, zasubskrybujcie nasz kanał, to nic was nie kosztuje. A teraz do zobaczenia!